Dawid, jesteśmy w Częstochowie, hala nie jest dla nas obca, no bo już rok temu tutaj graliśmy. Jak ty się czujesz po tej podróży, no bo z tych wszystkich podróży na południe Polski, które mamy, to ta wydawała się jakaś taka najkrótsza i chyba najprzyjemniejsza. Zgadza się, to była najkrótsza podróż obecnie na południe Polski. Ja się czuję w miarę dobrze. No to jak ten trening wyglądał, no bo ponad godzina 40 tutaj spędzona w hali. Co się działo podczas tego treningu, jakbyś pan powiedział? Zgadza się, dzisiaj trening był trochę dłuższy, względem na to, że jutro przed meczem nie mamy rozruchu. Po prostu rozruch byłby za późno, czyli za mały okres czasu przed meczem, więc dzisiaj zrobiliśmy dłuższy trening. I co, po prostu zrobiliśmy więcej zagrywki z przyjęciem i pograliśmy trochę szóstek. Także taki praktyczny trening jak w tygodniu. Jak podejść do tego meczu z Częstochową? No bo oni ostatnio pokazali, że grać potrafią, pokonując m.in. Lublin. Zgadza się, no aczkolwiek my też pokazaliśmy, że coś tam ostatnio potrafimy grać, więc jeśli utrzymamy to, myślę, może być ciekawy mecz. Co według Ciebie taką naszą najmocniejszą bronią może być tutaj w Częstochowie? Na ostatnim meczu dobrze przyjmowaliśmy, więc myślę, że jeśli to utrzymamy, no to dalej już powinno być lepiej. No ale mam nadzieję, że tutaj rozegranie po prostu się spieszy na tyle, że chłopaki będą mogli sobie kończyć te piłki. Podpytam jeszcze tak o Ciebie indywidualnie, no bo ostatnio pierwszy raz się musiałeś zmierzyć z sytuacją, że byłeś poza składem meczowym. Co wtedy czułeś, jak przeżywałeś ten mecz z boku? Wiadomo, że jest to nie do końca miłe uczucie, bycie poza drużyną, aczkolwiek jeśli trener tak zdecydował, jest taka sytuacja, że jest tylu zawodników, a nie ilu. Jeśli ktoś może wnieść coś do drużyny, no to szanuję to i po prostu najważniejsza drużyna, tak? Czyli po prostu, no, tak musi być i szanuję to zdanie trenera, ale w każdym bądź ten mecz był dobry. A gdzie mocniej się przeżywa taki mecz, stojąc w kwadracie, czy za ławką, tą, gdzie statystyk? Myślę, że siedząc za ławką, czy tam za bandami, to trochę inaczej się patrzy na mecz i w sumie może nawet więcej się widzi, niż tak typowo będąc zawodnikiem na boisku, no bo też tam trzeba się czasem przebiec i ruszać, być gotowym i tak dalej, więc na pewno inaczej. Ale też podobało mi się w miarę i też mogłem pomóc tutaj Kamilowi, czy tam coś innego zrobić po prostu dla drużyny.